polskie jezioro, kuchnia hiszpańska. Do pełni szczęścia brakuje tylko włoskiej muzyki i was. Michał Bałazy, pięknie zapraszam na kolejny odcinek programu Na Szlaku Smaku. Witajcie! Doskonała potrawa zarówno na śniadanie, obiad, jak i kolację? Proszę bardzo, tortilla española. Do przygotowania tortilli potrzebujesz ziemniaki, jajka, chorizo, nieco przypraw, śmietankę, a tak naprawdę reszta dodatków zależy tylko od Ciebie. Obrane ziemniaki kroję w cienkie plasterki. W międzyczasie rozgrzewam patelnię i umieszczam na niej kilka kropel oliwy z oliwek. Tak pocięte ziemniaki umieszczam na patelni. Muszę je przemieszać tak, aby dokładnie pokryły się cieniutką warstwą tłuszczu. Ziemniaki smażą się na oleju pod przykryciem, a ja zajmę się szalotkami. Szalotkę kroję w bardzo cieniutkie piórka. Szalotkę przesmażam na maśle. Akurat w osobnym rondelku możecie to zrobić równie dobrze na mniejszej patelni. Pamiętajmy o tym, że smażą się też ziemniaki. Trzeba je co jakiś czas odwrócić. Do cebulki dodaję tylko łyżkę oliwy z oliwek. To po to, by masło się nie przysmażyło. Przykrywam i zostawiam na 10 minut. Ziemniaczki zdążyły się przesmażyć. Cebulka też już idealna. No to czas przejść do kolejnego etapu. A kolejny etap to ubijanie piany z białek. Żółtka przydadzą się za chwilkę. A teraz... No właśnie, tutaj ta sprawność fizyczna będzie bardzo potrzebna. Nie chodzi tu o sztywną pianę, to nie będzie beza. Chodzi tylko o to, by nieco napowietrzyć białka. Do białek dodaję żółtka i delikatnie łączę całość. To jest też świetny moment na to, aby doprawić jajka. Sól, pieprz, papryczka ostra i w zasadzie wszystko. Znowu delikatnie łączę, tak aby nie zniszczyć tej struktury, która powstaje w wyniku ubijania białek. Do tak ubitych białek dodaję najpierw ziemniaki. Cebulka. Staram się nieco odsączyć ją z oliwy. Chorizo. Cudowna hiszpańska wędlina. Jamón serrano. Cudowna szynka z iberyjskiej świnki. I nieco sera. Część zostawię, przyda się na górę. Łączę całość. Znowu delikatnie. Patelnia jest już rozgrzana. Wylewam na nią oliwę z oliwek. I na tę oliwę wylewam tortillę espaniolę. Formuję kształt placuszka, czy raczej placka, i pozostawiam właśnie taką cudowną tortillę de patatas na patelni przez około 8-10 minut. Tortilla musi się cały czas ruszać, musi pływać po powierzchni patelni i tak właśnie się w tej chwili dzieje. Myślę, że spód jest już dobry, więc teraz trzeba będzie odwrócić i przerzucić na drugą stronę. Metody są co najmniej trzy. Patelnia i patelnia, bach. Patelnia i talerz, albo przerzut na talerz, przykrycie patelnią i obrócenie. Którą wybierzecie, wszystko zależy od Was. Moja jest taka. Ok, teraz nieco trudniejsza sprawa. Z powrotem zsuwam tortillę na patelnię. I znowu, pamiętajmy o tym, by nieco pływała. Dosmaża się spód, a ja w tym czasie posiekam nieco sera i wrzucę na górę. Tortillę przykrywam, potrzebuję 2-3 minuty, aby ser się nieco rozpuścił na wierzchu, a ja przygotuję sobie szczypiorek. Tortilla gotowa, wędruje na talerz. Szczypiorek. I łyżka śmietany.
gotowe. Tortilla española, bądź tortilla de patatas. Pyszne, pożywne danie na śniadanie, obiad i kolację. Mnóstwo wspaniałych przepisów znajdziecie jak zawsze na kanale Na Szlaku Smaku, gdzie pięknie Was zapraszam. Wskakujcie też na Instagram i na Facebooka. Odwiedzajcie mnie tak często, jak tylko macie ochotę. Są takie miejsca i takie momenty, gdzie chwilo trwaj nabiera zupełnie innego znaczenia. I niech ta chwila trwa dla mnie i dla Was. Spotykajmy się razem przy stole, nie jeden raz. Michał Bałazy, do zobaczenia w kolejnych odcinkach programu Na Szlaku Smaku. Cześć!